Sensacyjne wieści z planu Dzień Dobry TVN. Anna Senkara, która prowadziła program od grudnia 2023 roku, żegna się z ekipą. Specjalnie dla nas dała komentarz, w którym opisała swoją najbliższą przyszłość w ekipie programu Dzień Dobry TVN. Prawdziwe poruszenie. Anna Senkara, która prowadziła śniadaniówkę od TVN-u wspólnie z Sandrą Hajduk-Popińską, kończy swoją przygodę. Prezenterka, którą widzowie oglądać mogli od grudnia 2023 roku, ruszyła w stronę nowych zawodowych wyzwań. Dała nam krótki komentarz: Anna Senkara odchodzi z Dzień Dobry TVN, dlaczego gwiazda TVN-u postanowiła odejść ze śniadaniówki? Wyjaśniła, że chce skupić swoją uwagę na projektach międzynarodowych. Zapowiedziała również, że w drodze jest nowy program z jej udziałem. Nie zdradziła jednak szczegółów na temat tego, czego będzie dotyczyć. Wszystko jest ok. Dzień Dobry TVN jest super, ale studio jest stacjonarnie w Warszawie, a ja uwielbiam robić międzynarodowe projekty. Ciężko byłoby mi to wszystko godzić. Już niebawem będę mogła powiedzieć więcej, natomiast bardzo się cieszę, bo idzie nowe. Będę mogła realizować się w nowym programie i działać w projektach międzynarodowych. Jestem bardzo szczęśliwa i nie mogę się doczekać, chociaż Dzień Dobry TVN to była wspaniała przygoda i ten program ma moje serce, powiedziała. Kto zastąpi Annę Senkarę w Dzień Dobry TVN? Wraz z odejściem Anny Senkary pojawia się problem związany ze znalezieniem odpowiedniego zastępstwa. Czy wiadomo już, kto wejdzie za nią do ekipy programu? Tego prezenterka na ten moment nie wie, podejrzewa jednak, że już wkrótce wszystko stanie się jasne. Na ten moment nie mam pojęcia, kto to będzie. Pewnie wszystko niebawem się wyjaśni.